Pani doktorowo! Dzień dobry, pani Stachowo. Jak się czuje doktor? A, bardzo dobrze. A co u pani? Ja to lepiej. O, dobrze. To się ciebie. Cześć, Alicja. Zobacz, to jest Misiu. Od cioci Małgorzaty. Mhm. Podoba ci się? Uciekałam. Uciekałaś? Gdzie uciekałaś? Gdzieś nie uciekaj, jak mnie nie ma. Uciekałam. Nie? Musimy ugotować obiadek, wiesz? Ja już czekałam. Czekałaś na mnie? Ojej. Chodź, posiedzimy sobie raz. Już czekałam. Czekałaś na mnie, no. Przepraszam, mamusia musiała pójść na zakupy i ci kupiła misia. Tak? I chlebek. Stefan! Kurczę, gdzie on znowu poszedł? Wiesz, gdzie jest tata? Gdzie jest tata? Jest w domu. W domu jest? Aha. Musi być w jakimś innym pokoju. A byłaś sama tutaj? Tak. Aha. Pójdziesz poszukać taty? Nazywam się Jadwiga Kamińska, Darni Szulkowska.
Chciałabym opowiedzieć o wydarzeniach sprzed 10 lat. Powinnam zacząć od tego, że w 1939 roku wybuchła wojna. Pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. Całą noc na bombardowania, strach, śmierć na każdym kroku. I ona, Michalina. Kiedy się poznałyśmy, chyba było w okolicach Wigilii. A właśnie, powinnam kupić pieczywo na święta. Na czym skończyłam? A, Michalina. Tak jak już mówiłam, poznałyśmy się w zimie. W zasadzie krótko potem stałaś dla mnie prawie rodzoną siostrą. O siostrach mówiąc, w zasadzie z tego składała się w tamtym czasie cała moja rodzina, gdyż rodzice zostali zabici przez Niemców. Tak, to były bardzo ciężkie czasy. Ale zacznijmy troszeczkę później. W 43 wiosna była zaskakująco chłodna. Przynajmniej ty się wyśpisz, powiedziałam. No nie. Teraz ci się kąpać zachciało? Tak, Izio? Na zdrowia. Ile masz zamiar tu jeszcze siedzieć? Słońce zeszło pół godziny temu. Zwierzętom trzeba dać jeść. Coraz słodsze nasze świnie. Nie nasze, tylko Niemców. W każdym bądź razie wychodź. Sama sobie z tym wszystkim nie poradzę. Dobra, podaj mi ręcznik. Dla Niemców. Mają dobrze. Sama tej wojny nie wygrasz. Gdzie jest sprawiedliwość w tym świecie? My dzisiaj nie musimy myśleć o innych. W szczególności o tym, co mamy włożyć do garka. Oni? Ciekawe, co teraz robią. Mit 16 sagte ich still. Ich will groß sein, will siegen, will froh sein. Nie lügen, mit 16 sagte ich still. Ich will alles oder nichts. Miło mi. Chodź, zaprowadzę cię do domu. Tutaj jest pełno miejsca. A to cały twój bagaż? Tak, chciałam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, żeby nie rzucać się w oczy. Dobrze, chodźmy. Tak to spokojnie, jakby wojna w ogóle tutaj nie dotarła. Ale tutaj też nie jest do końca bezpiecznie. Na szczęście jesteśmy już blisko domu. To twoi rodzice rządzą o tym, że pomagasz Polakom. Uważałem, że ludzie powinni to wspierać. Bez względu na pochodzenie. To nie są najgorsze rodzice. Przygarnęli mnie, jak byłam mała. To dobrze ludzie. I popierają Hitlera i widzą sens w tej wojnie. No ale oficjalnie dziś przywożę wykwalifikowaną pomoc domową z Warszawy. Opowiedz mi o swojej rodzinie. Pani Ida Freitag jest pisarką. Teraz też mogę powiedzieć, że nie potrzeba kogoś, kto zajmie się domem. Johan Freitag jest majorem i nieraz zaciągam jeszcze raportu, bo nie zawsze stoić tak, jak bym chciał. Ale nie martw się. Mimo wszystkim, co najważniejsze ci powiedziałam. Zobaczysz, to zawsze się nie wyszło. W Warszawie każdy dzień był przyklejony ręką. Wyciągłe łapanki. Wiem, ale to już za tobą. Co prawda tutaj też nie jest najbezpieczniej, ale da się żyć. Od dziś nasz dom jest twoim domem. Jak ty, Osiu, wystraszyłeś mnie! Przepraszam, nie chciałem. Miałeś siedzieć w domu i czekać, przecież mówiłam, że przyjdę. Masz? Mam. Dla ciebie, dla twojego ojca. Od dziś nie nazywasz się Izaak Goldman, tylko Krzysztof Andrzejewski. Więc się nie zorientują? Nie. Wszystkie dokumenty, które informowały o waszym żydowskim pochodzeniu, zostały zniszczone. A ty robił dla mnie najlepszy człowiek w okolicy. Dziękuję. A jak się czuje Pawlusia? Dobrze. Wy się chyba lubicie, prawda? Co? Myślisz, że ona mnie lubi? Myślę, że tak.
Muszę już iść. Do widzenia, Krzysiu. Zgniłe ziemniaki. Żebyśmy zabiły chociaż jedną świnię. No nikt nie zauważył, powiem, że uciekła, byłam psy zagryzły. Czyżeś ty skupiała? Jaćka, no ale ile można? No może raz warto zaryzykować. Pamiętasz, co się stało ze starym kołódką? Chcesz ryzykować? Całą naszą rodzinę? Ja nie wiem, czy ty żyjesz w tym samym świecie, co ja. Ktoś nas chyba usłyszał. To znowu ten żołnierz. Uwziął się czy co? Pójdę sprawdzić, co tym razem chce. Marysiu, uważaj. Święty Boże, święty mocy. Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny. Mamy gościa. O, witaj Michalino. Witaj Marysiu. Jak dobrze, że przyszłam pomóc. Bardzo się cieszę. Mam coś dla was. O, Michał, witaj Małgosiu. Proszę, mam coś dla ciebie. Dziękuję. Pod moimi ubraniami ochrona pieczywo. Dzisiaj tylko tyle udało mi się przynieść, ale następnym razem postaram się o jakieś mięso i warzywa. Nie przejmuj się, już i tak nam tyle pomogłaś. Daj, zaniosę. Ty i ta rodzina nie powinniście do nas tak ryzykować. Zostałyście same, z młodszą siostrą. Musicie pracować w polu, wykarmić i obszerne zwierzęta, no i zająć się domem, który i tak jest w najlepszym stanie. Ale przypomniałam tylko, że wasze pole ma kilka hektarów, a wy jesteście tylko dwie. Dobrze, czasami pomaga wam pan Czesław, ale on też ma swoje lata, więc nie mówmy już o mnie, tylko bierzmy się do pracy. Rzeczywiście. Jadzia, dalej! Już idę! Lecą mi się, oj, spieszy, oj, spieszy, oj.
Agnieszka, gdzie jesteś? Widziałeś się Gosię? Nie. Małgosia! Gosia! Gośka! Gosia! Misiu wpadł w Jerzyny. No jasne, co jeszcze wymyślisz? Miałaś się od nas nie oddalać. Ostatni raz to zrobiłam. Wiesz, jak ja się zamartwiałam? Idziemy? Tak. Odprowadzę cię. Idzie, ja odwrócę jego uwagę. Warum machst du das? Und willst ihnen sowieso nicht anhelfen? Du wirst es nie verstehen. Du weißt nicht. Ich weiß nur, dass ich das Daschners Haus bringen muss. Aber ich helfe dir einmal und kein Wort mehr. Guten Abend, Otto. Guten Abend, Frau Freitag. Was ist passiert? Helena spricht wieder mit einem Polen. Johann? Guten Abend, Otto. Lass sie in Ruhe. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mit Polen gehen würde. Jeder in der Gegend weiß, dass sie ihnen hilft, Meier Freitag. Es tut mir sehr leid. Es ist nicht deine Schuld. Wir leben in schlechten Zeiten. Unsere Landsleute sind verloren und tun schändliche Dinge. Aber wir müssen helfen, weil wir wissen, was gut ist. Hedwiga und Maja warten dich, dir für das Essen zu denken. Nächstes Mal geben wir ihnen warme Kleidung. Ich habe schon alles arrangiert. Danke. Mach dir keine Sorgen, es ist gut, ihnen zu helfen. Następnego dnia Michalina znów przyszła nam pomóc. Dzisiaj mijał mnie Mercedes 170V. Pewnie znowu ktoś ważny przyjechał do Artura Greisera. Pewnie znowu jakaś gruba ryba albo jakiś przyjaciel Greisera przyjechał odpocząć w jego domu, który wybudował sobie za państwowe pieniądze.
Będą razem przechadzać się po kraju Warty i mówić o tych podbitych terenach. Na pewno major Freitag będzie wiedział, kto tym razem odwiedził naszego namiestnika. Nie zajmuj się Grazerem, że i tak nie tyle, lepiej zajmij się obiadem. Masz rację. Najlepiej się teraz jest z nimi. A co one robią z moją kurą? Wiesz co, one poszły... Co zwrócone. Trzymaj. Jadwiga, zamieszasz rosół? Ja rozwieszę pranie. Już idę! Po co tu przylazłeś? Przyniosłem wam coś. Jezu, skąd ty to wytrzasnąłeś? Zabrałem Niemcom. Jak to zabrałeś Niemcom? Zaraz też raz znajdzie! Wielki dzięki za taką pomoc. Wiesz co, podłącz się tego albo zachowaj dla siebie, byle byś wyniósł to z mojego domu. O, już jesteś. Co to jest? Michalina. Nazwisko. Weź przestań. To chyba ja powinnam zapytać, o co chodzi z tą bronią. Nic. Nieważne. Nazwisko. Freitag. Poszalałeś, co ty robisz? Jesteś Niemcą? Co cię to obchodzi? Jesteś tacy sami. Nawet nie wiesz, jak bardzo się mówisz. Zadowolona jesteś? Że tego wszystkiego zupełnie okupiałeś? Ładny byś, prawda? Ładny. Dostaliśmy go od Michaliny. A ty co, jakąś broń pod domu przynosisz? Ale to nie tak miało być. To dla waszego dobra. Do naszego dobra! Przyniosłeś broń do domu do naszego dobra! Ej, bo kto się o tym dowiedział? Oszalałeś! Razem Berlina się Michalina jest Polką. I wbij to sobie do głowy. Gdyby nie ona, nie mielibyśmy co jeść! Co się ubrać! A ty przyniosłeś do domu broń. Rozwiązanie wszystkich problemów. Nawet nie wiem, jak się jej używa. I nie chcę wiedzieć. Przecież wiesz, że jestem przewrażliwiona na waszym punkcie. Jesteś dla mnie godzina. Już raz jedną straciłem przez Niemców. I drugi raz jej nie chcę stracić. Mnie też zabili, ale nie wszyscy ludzie są tacy sami. A twoje zachowanie było godne tego Niemca. Wszyscy jesteście tacy sami. I co on sobie w ogóle wyobraża, że można tak po prostu atakować ludzi? Przepraszam. Und das ist doch der von Major Freitag. Schön, dich kennen zu lernen. Mein Name ist Matthias Hartmann. Es, es tut mir leid, dass ich dich gestorbe. Ich gehe nach Hause. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen. Was machen Sie? Das ist Pauline. Und was? Michalina, zaczekaj, Michalina! Jest Jadzia! Co ty tu robisz? Szybko! Co ty tu robisz? Czemu na mnie krzyczysz? Niemcy, nie widziałaś? Ja nikogo nie widziałam. Dzięki Bogu, że nikogo nie trafiłaś. Co ty tu robisz? Proszę cię przeprosić za zachowanie Jana. Niepotrzebnie. Przecież widziałam, że na ciebie naskoczył. Posłuchaj, to nie tak. On po prostu jest bardzo związany z naszą rodziną. Trochę jest przewrażliwiony na naszym punkcie. Rozumiem, ale to go w ogóle nie tłumaczy. Masz rację, ale on nie jest złym człowiekiem. Ma naprawdę dobre serce. Kim on w ogóle jest? Jan Szabelewski. Jego rodziców i rodzeństwo albo zabrano do siedziby gestapo przy Ritterstrasse, albo zabiło ich Einsatzgruppen. Do końca nie wiadomo, co się stało. Minął już rok od tamtego nieszczęsnego wydarzenia. Gdyby ja był wtedy w domu, prawdopodobnie też by zginął. Nawet nie chcę o tym myśleć. Od tamtej pory stara się jak może krzyżować się Niemcom plany.
zasadzie jest też kilku innych ludzi. Mam wrażenie, że tworzą jakąś małą organizację. Taki mały ruch oporu. Rozumiem. Boże, ja nawet nie wyobrażam sobie, przez co wy przyszliście. Nie przejmuj się już. Muszę już iść, ponieważ Maria czeka na mnie w domu z Gośką. Pewnie się martwi. Trzymaj się, do zobaczenia. Uważaj na siebie i nie wpadnij na tych Niemców. Dobrze, ty również. Po całej tej sytuacji wróciłam do domu. Janka już tam nie było. Czekały za to na mnie Maria i Małgosia. Opowiedziałam im, co się stało, po tym jak dogoniłam Michalinę, a potem poszłyśmy spać, bo następnego dnia znów czekało nas wiele pracy. Ale i tym razem Michalina była... Przed odraniem musimy jeszcze zebrać owiec dla zwierząt. Kogo się nazbieraj, szyszedł na opał. Półtorej hektara pola do przeorania. Ja się nie dziwię, że ten stary to rozliczy. Czekaj. Co? Weź nie gadaj głupot. Siebek padł jakieś 2 tygodnie temu. Nażarł się mokrej kończyny. Zresztą wiesz, jak to bywa. Słyszałam, że rozmawiałeś z Jadzią. Nie chcę usprawiedliwiać Janka, ale może zapomnij. Nie wchodźcie sobie w drogę po prostu. Masz rację. To będzie najlepszy pomysł. Czekaj, jakaś przerwa. Ty cholero jedna! Gdzie mi w szkodę lezie? Hadziaj, ty kiepie! Pilnuj swoich krów! Patrz, gdzie się pasą! A nie, to nasza krowa. Nasza jołówka. Jakżeś ty tam wlazła? O matko i córko, o cierpliwość, tylko o to proszę. No, wracajmy do pracy. Spójrz. Co, znowu krowa? Ja już wolę krowę. Idź do niego, bo się nigdy nie odczepi. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Że co, że te kwiaty wszystko załatwią? Wczoraj na mnie napadłeś. Ale przez wzgląd na Marię, która prosiła mnie, żebym o wszystkim zapomniała, wezmę od ciebie te kwiaty. Ładnie się uśmiechnę i wrócę do pracy. A ty już nigdy nie wejdziesz mi w drogę. Co? Nic. A te kwiaty? Niczego od niego nie chcę. Zresztą po co mi one teraz? Tylko zawadzają. Wiem, liczą się chęci, no. Doceniam. Krowa. Krowa jadzi u siebie. Teraz jest na polu Hadziaja. To diabelstwo to nie jest krowa. Już bierze jej do byka. Ale nie, to jest czort! Idź odpocznij. Ja ją później zagonię. Wszystko z nią w porządku? Już nic nie zaszkodzi. Guten Abend, Fräulein Freitag. Ich möchte nicht stehen. Ich gehe jetzt machen. Maja Freitag, es tut mir so leid, das ist die Stura, aber Frau Ida wurde ohnmächtig. Dr. Meyerhoff kümmerte sich um sie. Mein Gott! Warte, was ist passiert? Nicht, ich muss für einen Moment gehen. Pani Ida za słaba. Anna! Muszę zaprowadzić majora do doktora Meyerhoffa. Do widzenia, Michalino. Do widzenia.